Krok do przodu, dwa do tyłu, takie życie nie ma, zmiłuj. Góry, doły, to normalne jest. Za zakrętem nowy zakręt, nie bądź smutny, tylko stery bierz. Śmiało rusz, podnój świata. Pierwsza w prawo, druga w lewo, za tym drzewem dalsze drzewo i nie widzę, wokół ciemno jest. Raz pod górę, a raz z góry, dotknąć chmury dane będzie ci. Śmiało rusz, podwój świata leć, oczy pusz. Dobry wieczór. Jak optymistyczny wszak, jaki piękny zaczątek. Serdecznie was wszystkich witam w imieniu Polskiego Klubu
A w imieniu Polskiego Instytutu, który nam tu dał priestor, abyśmy mogli zorganizować ten wynimoczny koncert, premierowy koncert najnowszego CD Polskiego Klubu z nazwą Bardzo ważna rzecz, czyli velmi dôležitá vec. A usudziliśmy, że jużśmy tak to troszkę dozreli, a że możemy o dôležitých veciach śpiewać, mówić, a o dôležitých veciach sa tu proste rozprávať, aj keď okrem zábavných a vážnych vecí budú tu také nostalgické piesne, všetko pred nami. A veľmi pekne ďakujeme, že sme mohli to zorganizovať tu v Polskom inštitúte. No a vďaka našemu hlavnému sponzorovi možno to není najvhodnejší názov, ale vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín mohli sme vydať CD a mohli sme zorganizovať tento dnešný koncert. Takže veľká vďaka. A CD mohli sme tiež vydať vďaka podpore Polskej ambasády na Slovensku. Vítam vás všetkých, lebo vy tvoríte tú atmosféru, vy tvoríte ten fantastický pocit, že vieme, že stojí to za to, že robíme to pre vás a je to fantastické. No a všetkých vás srdečne vítam a už nebudem viac rozprávať teraz. Ozvem sa až o dve skladby, lebo teraz pozvem zástupkyňu mladej generácie, ktorá ukáže, že to sa dá. Že aj keď človek má 11-12 rokov, tak sa to dá. A že keď maká, pracuje na sebe, že keď má ten sen a plní si svoje sny, spieva a má dobrú učiteľku, Natáliu Konič-Hamadu, takže dotiahne to veľmi, veľmi ďaleko. Często brzmi, bo muzyka jest naprawdę moim drugim ja. Si la sol fa mi re do, kocham śpiewać na głos, bo tak mi w środku gra. Do re mi fa sol la fa, jak mi ktoś mikrofon da. W talent mój uwierzy i daruje szczęście mi. Do re mi fa sol la mi. Och, jak dobrze idzie mi, sukces już się tli, chyba mi się śni. Pod poduszkę chowam słoneczniak, przeciągnę nim. Jak ze śpiewu biorę, bo to jest mój dream. Raz staccato, raz legato, nie bogacę tym, biorę tym już prym. Pa-pa-pam, pa-pa-pam-pam-pam, pa-ram-pam-pam, pa-ram-pam-pam-pam, pa-ra-pa-ra-pam, pa-ra-pa-ra-pam, pa-ra-pam-pam-pam, 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 szło. NOPR, STU, nie potrzeba więcej słów, gdy orkiestra wreszcie na koncercie zagra mi. WXY, Z, trzec, no to co codzienny chleb, sukces już się tli, chyba mi się śni.
puszkę chowam, co też nie przesiąknę nim. Niech ze śpiewu biorę, bo to jest mój dream. Raz staccato, raz legato, nie bogacę tym, wiodę w tym już prym. Na kamy pasażę cieszę się co dnia, śpiewam, tańczę, robię co się da. Proszę gra, śpiewam tra-la-la. Pam, pam, pararam, pam, pa, param, pam, pam, pam. Param, pam, param, 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 pam. Pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, para, para, pam. Pari, pa, ti, ra, tu, pa, pa, pa. Ktoś marzy o karierze, choć talentu brak. Ktoś inny na rowerze, wolny jest jak ptak. Latać chce każdy inna. Rządza przygód, gubi go. Jego cel wtedy znika. Skrzydła już nie niosą, idzie więc na dno. Życia trudny mecz, jak rozegrać go? Bardzo ważna rzecz, ktoś chce zdobywać szczyty, ale nie ma sił. Ktoś tak stosuje kwity, tyle pętrą był. Każdy syzyfem bywa, chce oszukać życia czas. Ze złą przeszłością zrywa, bardzo wciąż się stara, a więc swój los. Życia trudny. Jak rozegrać go? Bardzo ważna rzecz. Choć mocno dmucha w żagle, choć nie znany brzeg, ktoś inny zmienia nagle. Jak Achille spięte swą, po co mu te mądrości, skoro smutne myśli jego plany tną. Wiemy więc, że życia trudny mecz, dopóki jeszcze piłka w grze.
A teraz prišiel čas na krst toho CD po titulnej piesni a chcem, o chvíľu pozvem na pódium krstných rodičov. Chcem povedať tak, že prvé CDčko sme krstili jantarami. To bolo tu i tam. Nie, to bolo za Górami, za Lasami, za Tatrami. Też tu w Polskim Instytucie. To był 2018, tuším, január. Drugie CD to boli tanga, które nahral Marek z kwartetom. Tanga polskie a slovenské. To ostatnia niedziela, volal sa ten album. A krestiliśmy plátkami róży. Tretie CD, to bolo v pandémii, vtedy sme prenajali väčšiu miestnosť, aby sme boli ďalej od seba, ale toto je lepšie, že? Keď sme tak blízko a aj keď je nás veľa, takže je to také príjemnejšie, že taká rodinná atmosféra. Takže vrátim sa k tomu tretiemu CD, to bolo v 2021, tuším, album sa volal Tu i tam, krstili sme ho mušlami, všetko spojenie s Baltským morom. No a teraz máme rok 2023 a chceme ten album pokrstiť, aj keď je to veľmi dôležitá vec, niečím ľahkým, odľahčiť to a budú to pierka, ktorými budú krstiť naši krstní otcovia. A tých chcem pozvať. Pán riaditeľ, programový riaditeľ Polského inštitútu Piotr Drobňák, poprosíme. A spomínaný už Juraj Griglák, najlepšia bas-gitara a proste náš človek, jeho táto sa narodil v Polsku, takže trošku si ho môžeme privlastniť a jeho skladby teda môžete počuť na všelijakých albumoch, môžete ho počuť aj v Filharmonii, Slovenskej Filharmonii, ale aj na tom našom CD a aj na tých predchádzajúcich. Takže Juraj Griglák, pozývame ťa. Krstní otcovia asi budú chcieť niečo povedať o tom CD, možno zaželať niečo a potom bude samotný akt krstu pierkami. Takže nech sa páči, pán riaditeľ. No cóż, ja chciałem powiedzieć, że mało jest rzeczy dających więcej satysfakcji i radości w życiu niż tworzenie. Także życzę wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie tej płyty dalszej radości z twórczości artystycznej, bo twórczość to bardzo ważna rzecz. Stana a Gošu ja poznám dlhé roky. Minimálne 40. No, to je Stana. Ale vždy, keď k ním prídem na návštevu, tak som uchvátený z ich domu, ako vyzerá. Je tam toľko fantázie, toľko nápadov. Ak ste tam ešte neboli, choďte sa pozrieť, určite. Stáno, to je slovenský Gaudí. A presne z tohoto tam vidieť jeho vlastnosti, ktoré ja stále obdivujem. A to je jeho fantázia, kreativita, taká detská hravosť a to, že vie zhmotňovať svoje predstavy, svoju fantáziu. A to ešte k tomu aj svojpomocne. A toto sú vlastnosti, ktoré ja obdivujem. A práve toto CDčko je dôkazom toho, že ako si on vedel zhmotniť tie svoje muzikantské predstavy. Takže prajem tomuto CDčku veľa šťastných muzikantských kilometrov. Ty to budeš držať a krstní rodičia to budú krstiť tými pierkami. Bardzo vážna rzecz. Veľmi dôležitá vec. Bravo! Ďakujeme pekne. Takže CDčko je na svete,
a dúfame, že sa mu bude dariť dobre aj vďaka krstným rodičom, lebo to neviete, budete mať určite veľa úloh, aby ste ho propagovali. Smejem sa. Ďakujem pekne. A teraz ďalšie dve pesničky, v ktorých predvedie tá prvá, odezví sa, predvedie sa človek, ktorý prvýkrát sa zapojil do našeho projektu. Proste viete, my dávame oznámy v časopise, na internete a hľadáme talenty. A to je ako taká talent show. A už v predchádzajúcom projekte Piotr zareagoval, že neprihlásil som sa, ale do ďalšieho sa prihlásim. Takže Piotr Michna a pesnička napísaná pre neho Odezví sa, nostalgická, určite vám bude robiť dobrú náladu, keď ju budete počúvať potom z toho CD. Pół do siódmej rano budzi głośno dzwon, jak co dnia. Zimny prysznic mnie ostudzi, cisza trwa. Odjechałaś gdzieś nad ranem, zostawiłaś słowa dwa. Od niechcenia napisane, rzekłem. Odezwij się, może mi się przyśni. Nie chłudzę się, że jeszcze nie wszystko stracone jest. Obiecaliśmy sobie miłość pokaz. Kawiarniany gwar już budzi. W kącie szafa cicho gra. Zaraz miasto się przebudzi. Brzask już trwa. Wspomnieniami tylko żyję. Sentymentem ścieram łzy. Nasze zwariowane chwile. Kocham cię. Wiem, że choć o mnie myśli, odezwij się, może mi się przyśni. Nie łudzę się, że jeszcze nie wszystko stracone jest. Obiecaliśmy sobie miłość. Nie do wiary biegnę.
teraz odowzdawam słowo, a teda mikrofon Ewe Sipos. Dziękuję. Za mną ważny typ, a spod kapelusza ronda okiem na mnie łyp. Czuję, że się zbliża do mnie tamten dość. Wzrokiem niczym z bronią mierzy mnie na skroś. Kim jest ten zbir pelerynie ciemny jak wielki kruczoczarny ptak? Dlaczego on prześladuje mnie za dnia? Czuję, jak me serce drga. Czarny ptak, dlaczego on prześladuje mnie za dnia? Czuję, jak me serce drga. Biegnę szybciej, krok za krokiem, on też gna. Prześladuje mnie ten śpiech, co za straszna gra. Gdy przystanę, on też stoi, jak ten słup. Ja na schody, on też tam, chyba dam mu kciuk. Jak słyszę, że woda właśnie zbiegł, zbliża się ten groźny śpiech. W nocy znika, spędza ze mną cały dzień. Czyżby to był tylko cień? Jadę dalej.
naszego dnia. Natalia Konicz-Hamada a Marian Hamada w krásnej pesničke. No, myslím si, že tak trošku z ich života, ako mi kedysi povedali. Kroče tu sám, roky neznám. Chciałbym cię spotkać tu, obudzić się ze snu, nie tracić w życiu tchu. Słyszę twój głos, idę ci naprost. Nasze ścieżki przetną się, nie będzie mi samej źle, jedna droga zamiast dwie. Miłości wiatr nie wniesie nas, z muzyką zapan brat. Urają już grają nam.
Nie będę prosić cię, no to nie, ale już nie droć się, znowu źle. I tak przekonam cię, kotka, myszkę, zabawa niech trwa. Dam rękę ci, nie do wiary już nie jest na nie. Śnijmy nasze sny, widzę, że nie jest źle. Kupimy obrączki dwie, o la la. Razem pójdziemy gdzie chcesz, odpali. Chyba powiem tobie, to jest Boże ten znak miłość i wiatr. Niech niesie nas z muzyką za pan brat. U raju brat stoimy dziś, smyczki już grają na. Rozgardiaszu spać. Mały do szafy wyszedł, by na werblu grać. A z szuflady słychać klauna głos, nie kończy się śmiać. Szybka kolej znów przemierza ten następny krąg i z obawy przed tym pędem szukasz moich rąk. Więc nie dziwię się, córeczko, że ty nie chcesz w takim rozgardiaszu spać. A karuzela myśli w mojej głowie gna. Niech mi się przyćmi, proszę, zwykłe życie, które każdy zna. Zasypiam, chcę powiedzieć pas. A za oknem słońce wstaje, za mną nieprzespana noc. Boże wie,
dbałości moc. Chcę zapewnić cię, córeczko, że cię kocham ponad wszystko, skarbie mój. Kiedy za oknem pejzaż zmienia się co krok, następna stacja to kolejny trudny rok. Byleby wciąż, wciąż raz tak strasznie gna, lokomotywa pędzi, podróż niezmiennie trwa. Wciąż inni ludzie w przedziale, nie znam ich wcale.
bilety sprawdza konduktor już setny raz. Czekam na sygnał, by opuścić pociąg w czas. Byleby przód, wciąż czas tak strasznie gna. Lokomotywa pędzi, podróż niezmiennie trwa. Wciąż inni ludzie przędziale, nie znam ich. Te same miejsca i tych samych ludzi wzrok. Trochę przytłacza, wjeżdżasz wtedy z toru w bok. Byleby przód, wciąż czas tak strasznie gna. Lokomotywa pędzi, podróż niezmiennie trwa. Tych samych ludzi przedziale. Na toto vystúpenie asi čakajú viacerí, pretože sme avizovali, že najlepší mužský hlas, taký rádiový hlas s radou našej organizácii bude mať jednu svoju pieseň, takže viem, že sa viacerí pýtali na tento moment a na toho človeka, ktorého poznáte asi všetci. No. A to je krásne, lebo dnes na pódium sa stretne prvý predseda Poľského klubu, jeho zakladateľ, spomínaný už fantastický rádiový hlas, Ryszard Zwiefka. A súčasný predseda Poľského klubu, čiže Marek Berky, huslista. Takže dvoch predsedov to je až veľa, ale ja si myslím, že to uniesieme, obzvlášť keďže Ryszard s tým fantastickým hlasom zaspieva piesničku, ktorú sme mohli prežívať doposiaľ, čo sa týka počasia. Dúfame, že s tým daždivým počasím sme sa už rozlúčili. Takže na záver, kdy padá dešť a Ryszard Zwiefka, nech sa páči. Gdy pada deszcz, niespiesznie wstaję, ty wiesz, że ten dzień stracony jest, gdy nie ma cię. Pobiegłaś gdzieś, kalosze odeszły też, ta pogoda się pina wskroś. Mam tego dość. Czysto mi tak, bez ciebie buka nie w smak.
pierzyną otulę cię. Wracaj do mnie, bo gdy pada deszcz, samotny jestem i też. Gdy ulewa trwa, samotność to szara mgła. Nie znoszę, gdy znikasz, jak znikają sny. Boję się deszczowych dni, obczysto mi. Ziomki znów przewlekły deszcz, tęsknoty odczuwam dreszcz. Jawi się skroploną mgłą, chcę być z tobą. Porzuć ten deszcz, herbata czeka, ja też. Tej wilgoci na dziś już dość, zmarzłaś na kość. Parasol złóż, nie będzie potrzebny już. Ortalion do szafy wrzuć, zamknij na klucz. Bo gdy pada deszcz, samotny jestem, ty też. Gdy ulewa trwa, samotność to szara mgła. Wow.
lepiej w szczęściu żyć. To mi duszy gra, śpiewam to, co chcę. Jestem cała ja. Czyli finalna pieseń Nie oddamy snów. Przed nami inne cele.
liczy, samotność krzyczy. Będzie więc jak ma być, bo gdy chce się żyć, trzeba pokonać zło. Tylko kto stanowczo powie dość, kiedy przeważa złość, krzyż, ile masz sił, abyś żył. Przecież męczą cię. Ile masz sił, abyś żył.